Witam serdecznie na kanale Witarot, osoby spod znaku wodnika. Witajcie kochani i wi się kłania. To czytanie jest dla Was na miesiąc październik 2022 roku. Wiecie dobrze, że te czytania są ogólne i nie będą z każdym rezonowały. Co jeszcze? Bardzo Was proszę o subskrypcje, komentarze i lajki. Słuchajcie, jest już tak niedaleko 1000. Bardzo proszę, subskrybujcie, komentujcie. Tak chciałam coś, jakieś czytanie ekstra zrobić na ten 1000. Może macie jakiś pomysł? Napiszcie w komentarzach. Bardzo Was proszę. Ja się do tego oczywiście pozytywnie ustosunkuję, że tak powiem. Zrobię jakieś fajne czytanko z tej okazji, tego 1000, więc zapraszam naprawdę do kontaktu ze mną, nawet na e-mail, który jest pod filmem. Dobra, to tyle w ramach wstępu i zaczynamy. Co tu będzie działo się u osób spod znaku wodnika. Spod znaku wodnika. Co będzie działo się u wodników w październiku 2022 roku? Co ja przełożę? Już będę mówiła. Okej. Słuchajcie, macie fajnie, fajnie. Główna energia to kombinowanie u Was. To jest siódemka mieczy. To jest coś, co... I o co konkretnie chodzi? No, możesz na przykład chcieć zwolnić się z pracy i nie chwaląc się tym pracodawcy. Chcesz odejść z wynajętego mieszkania, nie chwaląc się tym osobie, która ci wynajmuje to mieszkanie. To są tylko przykłady. Chcesz zmienić partnera, oszukujesz go. Co jeszcze? Takie podglądanie kogoś, wykorzystywanie czyjejś słabości. To również ta karta znaczy. Ale również znaczy te nowe pomysły na coś. Na to, by lepiej w związku się układało. Może pomysł na spotkanie się gdzieś w eterze, pójście na spacer. To jest właśnie, ta karta ma dwie strony medalu, więc tak się nie nastawiajcie, że to już będzie coś złego. Nie o to chodzi. Ale sobie zobaczymy konkretnie teraz. Nowy początek, no proszę. Więc tutaj chodzi o to, w jakiejkolwiek jesteś sytuacji, ty kombinujesz, działasz, by zostawić swoje stare życie na poczet tego nowego i kombinujesz, jak to zrobić. Cokolwiek to u ciebie nie znaczy, tak? Dalej, do czego powinieneś dążyć? Mamy tutaj kartę kochanków, czyli do tej miłości, do dawania z siebie, do tej równowagi. Jeżeli partner daje ci miłość i to, w jaki sposób lubisz ją otrzymywać, ty robisz to w drugą stronę. To jest właśnie ta równowaga. No, ja już nie będę się tutaj rozkręcać, o co chodzi, tak? Wy dobrze wiecie i ja po prostu będę dopowiadać. Zobaczcie, i jest ten as buław. As buław, czyli to jest ten ogień, to jest ta moc, to jest działanie, to jest ten nowy początek. Dla jednych to jest w związku, jakiś nowy etap w Twoim życiu przychodzi, a dla osób, które są samotne, znajdziesz kogoś w tym miesiącu dla siebie, by z nim być, by coś nowego tworzyć, tak?
czego się wystrzegać. No, powiedziałabym, jeżeli masz jakieś problemy, coś cię męczy, to nie tłamś tego w sobie, tylko powiedz na głos, bo to potem człowieka rozwala od środka, bo to potem nie wiesz, po prostu ktoś, kto cię zobaczy, nie będzie wiedział nawet, dlaczego nie masz humoru, co się stało. Może taka osoba myśleć, że to przez nią, dlatego warto zawsze, jeżeli coś ci gryzie, no, mówić to na głos. No dobra. Nie bądź pustelnikiem. No, to jest to właśnie, co dopiero powiedziałam. Więc nie będę się powtarzać w tym momencie. No, naprawdę warto rozmawiać. Otwierać się na innych, by nie być taką tą królową kielichów, która po prostu bierze wszystko do siebie, a nic od siebie. No dobra, co jest nieuniknione? Jakieś podpisywanie umów, cokolwiek to nie znaczy. Podpisywanie umowy niekoniecznie zgodnie z tym, co byś chciała czy chciał osiągnąć. Chociaż mam tutaj wrażenie, że odchodzisz od tej trójki mieczy i masz tutaj nowe, masz bratnią duszę, z którym możesz porozmawiać, możecie na siebie liczyć. Tu jest równowaga między dawaniem i braniem. Tu jest wspólne planowanie przyszłości. Tu jest odpuszczenie tego, co nie służyło do tej pory. No, myślę, że to są piękne karty dla ciebie, wodniku. No dobra, teraz zobaczymy tydzień po tygodniu października 2022 roku. Co tu w październiku u was? Czy to się wszystko tak ładnie zgra? Nie dawałam więcej, nie dopowiadałam więcej kart, bo to nie było sensu. Po prostu tutaj już się nagadałam przy jednych tych dużych kartach, a małe tylko to potwierdziły. Więc po co na to tracić czas? Tydzień po tygodniu u wodnika. W miesiącu październiku. Dobra, pierwszy tydzień. Drugi tydzień, trzeci tydzień i czwarty tydzień. No super się ten miesiąc skończy. W pierwszym tygodniu otrzymasz jakąś wiadomość. Być może miłosną. Dla niejednego to są dopiero te pierwsze spotkania. Może rozmowy przez internet. Słuchajcie, to ktoś idzie z wiadomością. Bardzo fajną wiadomością. Jak ty się do niej ustosunkujesz? Będziesz się cieszyć, proszę. To jest radość, szczęście. Spotkania... Król Pentakli, to jest albo to jest szef, albo to jest mąż, albo ktoś cię zaprosił, taki facet zaprasza cię na imprezę, ponieważ chce ci powiedzieć jakąś dobrą wiadomość, więc to też tak może być. Drugi tydzień to jest śledzik, to jest obserwowanie jakichś sytuacji przez internet, inne osoby. A co tutaj chodzi teraz? Burzliwie. Tutaj są kłótnie o coś. Odejście od tych kłótni, mam wrażenie, w tym drugim tygodniu. Sąd ostateczny mówi o rozprawie sądowej, mówi o odejściu, może na emeryturę, może pójście w nową pracę, nowy partner.
To jest takie zastanawianie się nad swoim życiem, podejmowanie życiowych decyzji i tak naprawdę będzie tutaj miało to wpływ na resztę Twoich dni. Trzeci tydzień to czwórka kielichów. Tęsknota za czymś, za kimś. Rozmyślanie nad jakimś problemem. Niedocenianie tego, co się ma tutaj przy sobie. No proszę, dwójka denarów, czyli tutaj jest jakiś wybór przed tobą. Czy to dwie odejście z pracy, jednej pójście w drugą, czy może dwie prace i nie wiesz, jak je pogodzić ze sobą, dwóch mężczyzn, dwie kobiety, którą z nich wybrać i no takie właśnie i trójkąt nieźle w pracy. To jest dokształcanie się, to jest pójście z przyjaciółmi, może z tym partnerem. Zależy o co pytasz, do jednego celu. Rzucacie do jednej bramki. Czyli tak, żeby wszystko się fajnie ułożyło i tutaj właśnie te kompromisy pewnie wyjdą na jaw i naprawdę nie ma co rozmyślać, warto mówić o tym, co cię gryzie, co i razem podejmować decyzje. I tutaj mamy, zobaczcie, w czwartym tygodniu tutaj tutaj się te bratnie dusze spotykają ze sobą. I to jest może nowy związek u kogoś, u ciebie, u jednego wodnika, iluś tam, tak? Bo to są ogólne energie. A u innego wodnika z kolei to będzie pogodzenie się i zaczęcie znowu, pójdziecie w jedno razem, takie uzupełniać się będziecie. Jeżeli tutaj chodzi o firmę, to jest współpraca. Więc dobra, dopowiadamy. Zmęczenie wychodzi jakimiś sytuacjami, które do tej pory nie służyły. Nie wiesz, co zrobić, nie jesteś gotów na zmiany w tym czwartym tygodniu. Musisz sobie odpocząć, pokładać wszystko w głowie. Masz tutaj jakieś perspektywy na przyszłość i będziesz chciał na pewno, czy będziesz chciała je wykorzystać, ale na ten moment widzę, że ten czwarty tydzień jakiś ciężki u ciebie. Tutaj może cię nawet jakaś choroba dorwać, nawet przeziębienie i już cię zastopuje. Więc tak widzę właśnie ten październik u ciebie w wodniku. I teraz może pytanko na koniec od tarota. Nie tarota, przepraszam. Od aniołków. Odpowiedź. Zadałaś sobie już jakieś pytanie na ten październik? Coś cię tutaj musi męczyć. Odpowiedzią jest w przeciągu kilku miesięcy coś się wyklaruje. Ale zobaczymy. Po prostu chodzi o to, żebyś się nie niepokoił, nie poganiał, bo w przeciągu kilku tygodni, miesięcy, przepraszam, nie przyspieszaj, bo to po prostu od razu ten twój problem się nie rozwiąże. Na pewno nie w tym październiku, więc tak to bym widziała. Czy mam przeczytać? Nie wydaje mi się, bo to właśnie o to chodzi. No tak, to o co pytasz, wydarzy się w ciągu kilku miesięcy. Boskie wyczucie czasu musi uwzględnić również wolną wolę innych ludzi. Zachowaj jednak wiarę w to, że kiedy wszystkie fragmenty układanki trafią na swoje miejsca, sytuacja przyniesie piękne rozwiązania. Czyli naprawdę warto być cierpliwym, a ułoży się to, o co pytasz, po twojej myśli. To wszystko, kochani, mam nadzieję, że w jakiś sposób to czytanko pomogło wam spojrzeć na sytuację, w jakiej jesteś,
w inny sposób, może bardziej obiektywny. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa!